sweterku herbatkę taką serduszkową. Babciu też taką ma? Ja mam bez serduszek, ale od serca. O, wszyscy mamy herbatkę. Idziemy sobie na plażę. Jesteśmy na Brzeźnie. Taki jesienny, niedzielny spacer. Piękny. Zobaczcie, tu posadzka jest tak ułożona, że jak człowiek długo patrzy w ziemię, to dostaje takiego jakiegoś zeza, takiej hipnozy. Idziemy w takim transie. I to jest specjalnie tak zrobione, żeby patrzeć tak, żeby podziwiać na widoki. Piękne widoki, a na nie pewno na podłogę. Tak. No? Wasze oczy bolą, jak patrzysz na podłogę. Przycupnęliśmy sobie na plaży. Tak, jest cudownie. Wypiliśmy już herbatkę. Ja się właśnie zorientowałam, że mamy coś jeszcze. I jest bajecznie. Niam, 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 niam. Co ty robisz? No weź no, przecież tu masz. Jak jest, dziewczyny, fajnie? Super. Może być. Dobra, taka sercowniczka. Co tam ma ta sercowniczka? Termosik, tak? Serduszko! O, serduszko tu narysowałaś, piękne. I czekolada upadła, no nie. Cicho tu dziocha, nie? Tak spokojnie jakoś. Jaki tu spokój. Na. Nic się. No. To jest takie uspokajające. I żegnamy piękne Brzeźno, a teraz lecimy sobie do Maka. Do Maka na kurczaka. Jacie, zobaczcie, tu chyba cała rodzina Amerykanów przyszła, nie? Zabieraliście kawę, no? Tak, kawę braliśmy, no. Ale jedną? Jedną. Ale żarcia, masakra. I przenosimy się z całym dobytkiem, bo to jest McDonald's z tarasem. I jest wolny taras. No, i można sobie zjeść na dworku. Jakie zapachy się za wami roznoszą, fryty, kawa. Okej? Okay? Tu albo tam, też fajne. O, teraz zaczął wiać. No wiecie co? Było tak cudownie. W ogóle dajcie znać, czy znacie jeszcze jakiegoś Maka w Polsce, który ma taras. Bo my mamy widok na Park Oliwski tutaj. Bardzo fajnie. I tyle żarcia. Okej, jednak już nas jesień wygania. Strasznie się rozwiało. Uciekamy ze środka. I idziemy na spacer. Nasze mózgi już się wyłączyły. Zajęły trawieniem.
Mój się włączył. Aha, teraz twój się włączył, powiedzenie. Bo już się w końcu najadłeś. A ja mam zaćmienie. Taki zjazd. Ale wypiliśmy też kawkę. Nie pochowałem. Pełne brzuchy. Można iść na spacer, rozchodzić to wszystko w Parku Rozturlać. Oliwskim. Rozturlać. Zobaczcie, jakie tu piękne kampanie. 2000 plus na drugą żonę, Wacław Boski. A tu będę walczył o zmniejszenie cen alkoholu. Pierdas. Gdzie jesteśmy? W Parku Oliwskim. Tak. Maciek nam robił. No, też tam mamy zdjęcia. Tak. No to zabieramy was na spacer. Muszelek nam się nie udało pozbierać na plaży, ale za to z parku będzie pamiątka. Zabrałaś mi najpiękniejsze liście z całego parku. Wiesz co? Facety nam bukietów nie przynieśli na niedzielę, to same sobie zbierzemy z liści. A ty co? Zamaskowany zbieracz liści. Wow, nie do rozpoznania. Nielegalne zbieranie liści. To moja powinność. Takie kolory mają życiu. Ojeju, do bransoletki jak się będą pasować, no. Ej, no, no, no. A wy coś przeskrobałyście i teraz za karę musicie odrabiać takie godziny społeczne? No, no tak myślałem właśnie, a w nagrodę? Kurczę, a w domu też posprzątasz w nagrodę? W domu robimy to. O Jezus. Taki dywan zrobimy, bo mi się tak przeleje. No, super, super. Nie, jak to było? Ząb, zupa zębowa. A, 3, 4. Ząb, zupa zębowa? Ząb, zupa zębowa? Zupa. No. Ząb, zupa zębowa? Ząb, zupa zębowa. Dziewczyny, co tu się stało? Ile wam zostało? Ile zostało do odjazdu? Godzina. Zostało nam godzina szczęśliwego życia. Godzina. Zobaczcie, co nam Mati... Uciekamy, jedziemy! Zobaczcie, co nam Mati znalazł na chodniku. Po kasztanie dostałyśmy. Ale jakie piękne, jakie błyszczące. No, błyszczące bardzo. Jeszcze świeże chyba. No. Twój pierwszy kasztan w tym roku, mówisz? Tak, mój pierwszy kasztan to jest. Już wiemy, dlaczego one są takie błyszczące, bo one są z oliwy. Takie naoliwione już. Są naoliwione. Co tu leży na ziemi? Halo, co tu leży na ziemi? Co tu się dzieje?
Twoje rzeczy się dzieją. No ale proszę powiedzieć, co się dzieje. No nie są sobie jechać do domu. A dlaczego? Co, wkurzyliśmy ich? Tak, już mamy was dosyć. Nie będziemy wam mieszkać, za dużo tu jest sosu. A przytulicie się? Nie. Nie? Nie, bo będziemy płakać. Aha. Przecież jesteśmy takie twarde babki, nie? Matka. Nie, jesteśmy takie twarde babki, nie? Jesteśmy. Czekaj, sobie posadzę i już idę do was. Ojeju, jakie smutne buźki. O na Boga, co to się dzieje? Przekonam i pojedzie sobie, to znowu jej tak długo nie będzie. I w ogóle ja nie wiem, jak to wszystko tak szybko leci, jak jesteśmy sobie z tobą. No co wy? Przecież to jest jakieś nieludzkie. Nie, nie mogę mieć tak mocny. Ona jest taka niepozorna, taka chudzutka, szczuplutka, laska, a jak ściśnie, to oczy wyjdą. To jest za dwóch. No. Że tak tylko od kamery wiem, żeby było tak bardziej dramatycznie jakoś, nie? Boże moje, kochanie. Pa, nie możemy. Uryczały się. Chyba ci zasmarkałam troszkę rękę. Przypadkiem całkiem. Weź! Całkiem przypadkiem, całkiem nieświadomie. Daję ci rację w rudę. Pa! Pa! Nagrywasz w tym skarpecie? Czerwono. Pa! Trzymajcie się i uważajcie na siebie. No. Pa! 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 Przyjeździ są okropne i w ogóle bez sensu i łamią serca takie rozstanie. Lepiej w ogóle siedzieć w domu i z ludźmi się nie poznawać, bo jeszcze się kogoś tak polubi bardzo, że w ogóle się nie wiem. Nie będzie chciał go wypuścić? Mhm. No to zaczynam imprezkę! Nie. Nie umiem dać. Zrobiło się trochę późno. Wylądowaliśmy na mieście, bo mamy wygraną kawę w ramach takiego weekendu związanego z dniem kawy, ale dzisiaj jest przy okazji dzień chłopaka, także poświętujemy trochę i mamy do odebrania kawkę i ciasto w Winestone. To jest przy ulicy Heweliusza, właśnie tam idziemy, nie wiemy dokładnie, czy to jest w tym samym budynku co Mercure Hotel, ale wydaje mi się, że tak. Zgadłam to tutaj, ale zobaczcie, jaki wysoki jest ten hotel. No to wchodź piękna dama do tego hotelu. Ej, no ale nie zostawiaj mnie tutaj, no. Ach ty. Witamy. Witamy. No pięknie. Ładnie? Ładnie. Pasuje do hoteli tutaj. No właśnie, masz taki kolor. I mamy takie piękne miejsce w zaciszu. Ale wiesz co, na stolik musimy zostawić ciastem? Jak najbardziej mi to odpowiada. Ale fajosko, co? Za wygodne trochę te fotele są chyba. Takie fioletki. O, przy takim stoliczku sobie siedzimy. I czekamy na kawusie i na ciacho. Rozleniwieni nieco. Zobaczcie, co się pojawiło na naszym stole. I po prostu ja nie wierzę, jakie my mamy szczęście. Dostaliśmy też drugi kawałek ciasta. Nawet Boże, czwarty, bo są po dwa. Ej, tak naprawdę właśnie ta porcja jest super. W ogóle właśnie chciałam zapytać, jaki nie konsystencji, jaki to jest talerzyk? Taki ceramiczny? Nie, coś taki ciekawy taki bardzo. Ciężki, bardzo fajne naczynie. I ja mam takie piękne cappuccino. Do tego to przepyszne ciasto z wisienką, jakieś czekoladowe ciasto z tego co widzę. A ty, Adziocha, co masz? Latte. Z tym samym ciastem przepysznym. Pięknie. To dziękujemy, czas na kawę. Czas na kawę.
Być może pamiętacie, jak wiosną korzystaliśmy też z możliwości, jakie daje festiwal Czas na Kawę i odwiedziliśmy wtedy kilka bardzo fajnych kawiarni w Trójmieście. I właśnie teraz odbędzie się edycja jesienna i ten weekend jest takim przedsmakiem właśnie z okazji Międzynarodowego Dnia Kawy. Ten weekend jest taki właśnie, żeby odwiedzić koniecznie jakąś kawiarnię i powoli, powoli już wprawić się w taki klimat kawiarniany właśnie i jesienią też odwiedzać różne trójmiejskie lokale. Także jeżeli będziecie w Trójmieście lub w okolicach, gdzieś w Gdańsku, w Gdyni, w Sopocie lub po prostu będziecie tu jakoś przyjazdem, to zapraszamy Was na festiwal Czas na Kawę i możecie sobie wejść teraz na Facebooka i zobaczyć, o co chodzi. Wpisać Czas na Kawę, tam będzie po prostu lista kawiarni, lokali. Możecie skorzystać właśnie z tego festiwalu. No i oczywiście wiąże się to z masą promocji i fajnych okazji. Można przetestować w promocyjnej cenie kawki, ciasta w świetnych miejscach, prawda? Lista ciągle się wydłuża, kawiarni, które biorą udział i naprawdę bardzo, bardzo fajne lokale dołączają cały czas. No rafciu, rafciu, degustacja. Musimy. Powiem wam teraz, czy to jest w ogóle dobre. Mówimy, zachwalamy ten... Tak, już zaprosiliśmy wszystkich. Kawa jeszcze nie spróbowaliśmy. No właśnie. Dobra. Mamy jakieś czekoladowe ciasto, więc to już jest... Mówi samo przejście, że jest dobre. No i co? No muszę wam powiedzieć, że... jest dobre. A jeżeli nie wierzycie w moją recenzję, to Ada wam powie, czy to ja jest dobre. Muszę sprawdzić, czy on nie kręci. No właśnie, jak ktoś mi nie ufa, to teraz Ada wam powie, czy Ada wam powie, czy ciasto czekoladowe jest dobre. Dobre, nie? Takie piernikowe, trochę fajne. Nie wiem, że to już się staje nudne. My zwykle mówimy, że coś jest dobre, ale my po prostu tak trafiamy w takie miejsce. Po prostu wszystko jest dobre. Wszystko jest naprawdę pyszne. Słuchajcie, to było przepyszne, nie tylko dobre. No właśnie, takie serduszko jest teraz szczęśliwe, jak się najadło ciasto. Przepyszne. Lecimy, co? Nie. Papa! Papa, Mercure! No, czekoladowe pufy, super. A to jakie smoki, te żygacze. No, smoki, żygacze też fajne, tylko takie wyglądają trochę na chińskie, a nie gdańskie. Zdjęcie na tej czekoladzie? Zdjęcie na czekoladzie, lepsze. Jakie to jest czadowe, tutaj w środku są stoliczki. Można sobie tu przysiąść i z kawką na takich pufach czadowych usiąść. Szał. Pufy spirale, fajne. Tak, a my siedzieliśmy sobie tam i w ogóle cudowne miejsce, bardzo fajne. Ogólnie no to jest hotel, ale taka część kawiarniana, winiarniana. Jest też jedzonko pyszne z tego co widzieliśmy, ale my tym ciachem, takie mieliśmy porcje konkretne, że się najedliśmy i kawką. Idziemy na spacerek, żegnamy piękne fiolety. Naprawdę dzisiaj wyczułam i się dopasowałam. O, pa. Ja mam tu jeszcze czapajkę. Polecam wizytę. Smaczną bardzo. I lecimy na spacer. Lecę. Witają nas teraz w Gdańsku. Thank you.
Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Die Frage ist natürlich, habt ihr die versteckten Hinweise gefunden? Ihr wollt wissen, wie viele es waren? Soll ich es euch wirklich sagen? Okay. Es waren 3 Hinweise. 3 versteckte Hinweise. Ja. Welche Hinweise es genau waren? Lasst mich doch mal überlegen. Waren es Buchstaben? Oder waren es Zahlen? Wenn es Zahlen waren, wie zum Beispiel mit Zahl 1, es ist der erste Buchstabe aus dem Alphabet, also das A. War es der dritte Buchstabe aus dem Alphabet, es ist das C. Waren es nur Zahlen oder waren es nur Buchstaben? Ich hoffe, ihr habt die versteckten Hinweise gefunden. Solltet ihr das Lösungswort bereits jetzt schon haben, was eigentlich fast unmöglich ist, in dem Video bitte kommentieren, nicht in dem Video von gestern da. Im heutigen Video. Wir sehen uns wieder zum nächsten Video am Freitag. Bis dahin, macht's gut. Ich mach's auch gut. Also, du Virginia, auf Wiedersehen und tschüss!